No mamy, kochani, niedzielę, 23 października 2022 rok. No, wyniosłem kotkom jedzenie w osobnej miseczce Jogusi, a w osobnej miseczce Czarusiowi, bo jak się da w jednej misce, to Czaruś się nie dopycha, tylko biega, lata w kółko, jak z pieprzem. No, dostały tu po saszetce Whiskasa, a Czaruś nawet resztę, co zostało z nocy, po żbiczku i po majeczce. Także ma full wypas jedzenie. Tylko zobaczcie, z miski wyciąga i na ziemię, a Jogusia nie, w misce cały czas. No tu już chłopaki na oddział biorą jedzenie. No ruch już się zaczyna, na kuchni hałasy. No rano będzie kiełbasa na gorąco na śniadanie. Tu na oddziale już z panią pokojową załatwiłem, że mi skórki da z tych kiełbas na gorąco, bo przygotowuję mieszkańcom, to zdejmuję tutaj. No, chłopaki już wiozą na każdy oddział, na oddział tutaj, na nasz oddział jedynka, tam jest oddział trójka, jedzie. Tutaj jedzie oddział chyba dwójka albo piątka. A tutaj szramek mi się ociera o kolana, o nogi jak zwykle. O, już się najadła Czarusia. Już się najadłaś? To chodź. Szramek. Szramek, chodź. O, Piotruś bez kawy jest? Kawę już wypiłem. Już wypił kawę. Piotruś, mam dla ciebie wynagrodzenie za liście grabienie. I jak tam? Dzisiaj będzie szwung? Nie wiem. Nie wiesz? No bo ja dzisiaj będę słomę wymieniał w tych wszystkich domkach na zewnątrz. No proszę, nie chcę. Czarusia się najadła. Najadła się, a Jogusia przeniosła się do miski po Czarusiu, bo tam więcej zostało. Ależ ona gruba. Zobaczcie. No grubaśnica jest, no. No grubaśnica. Kurczę. No, Czaruś też się okrągły zrobił, grubasek. O, też. Hej, panie tego hrabio. Co pan hrabia z rana porabia? No proszę, szramek przyszedł tutaj. No ciekawe, czy matka wszystkich matek do bocianówki weszła spać po tym, jak wczoraj mi na fotelu sikała, ją złapałem i dostała klapsa. No, obraziła się, na dwór wyszła, wlazła do tej metalowej klatki. O, jakiś oddział się spóźnił. No, chyba się spóźnił. Nie, coś mu się pomyliło. Coś mu się pomyliło, poprzestawiało. I gdzie on pojechał? Znowu wrócił na oddział? Wrócił. A kurczę. O nie, znowu wraca. Co kolega tak jeździ we w tej?
No. Ktoś ma problemy z pamięcią. Szramek, no co ty chcesz ode mnie? Giziania chcesz? Cześć Grześ! 9 i 10. No co? Nie chcesz jeść, tylko giziania chcesz, tak? Giziania chcę. No. Mirek! Bociany z Korytowa do Gabonu poleciały. No. No kurczę, nie byłeś, nie policzyłeś, nie poznakowałeś. No, nie puścili. No, widzisz. No, kolega pochodzi z takiej wioski zachodniopomorskiej. Korytowo. To jest na trasie Nowogard-Maszewo, czy Nowogard-Stargard, jako większe. I wioska ta słynie z bocianów. Kochani, wioska leży nad takim rozlewiskiem rzeczki Sokola, także tam jest podmokły teren, żabów tam ci dostatek i w związku z tym bocianów tam jest. I tak na przykład na słupach wzdłuż drogi na odcinku 1 kilometra są 4 gniazda i tam jeszcze w środku wioski dalej mają chyba jeszcze 2 gniazda, także w sumie 6 gniazd, kochani, 6 gniazd. No w mojej miejscowości rodzinnej, która jest tam 12 kilometrów dalej, jest 1 gniazdo. Także Polska słynie z bocianów. To nawet Anglicy przyjeżdżają, filmują bociany u nas. A ja tak żartuję z kolegi, że bociany z jego miejscowości rodzinnej poleciały do Gabonu. Chociaż to chyba nie jest prawdą. Gdzieś tam poleciały do Afryki, ale prawdopodobnie tam, gdzie jest ta, gdzie się Afryka zaczyna odrywać, pęka ten rów. Tamte okolice. Bo one słyną, że ciepło i jest pożywienia sporo. O, załadował się, jedzie. Coś mu się myliło. Biedakowi. Jeździł we wte. No. To jeszcze zobaczymy, kochani, co jest u naszego Gacusia. Czy Gacuś jest? Czy Gacusia nie ma? To jest Królestwo Gacusia. No, tutaj będę wymieniał mu też dzisiaj słomkę. Ostatnio zauważyłem, że Gacuś wychodził z domku tego pod tarasem. On jest też ogrzewany. Czyli nie był na górze. O, tutaj. Zobaczcie. Nie ma tutaj Gacusia. Widzicie? Nie ma Gacusia tu. A zobaczymy, czy Gacuś jest tutaj. O, też nie ma Gacusia tu. Ha, ha, ha. O, Gacuś już poszedł. Karma sucha jest. Tutaj jest. A Gacusia nie ma. Nie ma Gacusia. Ha. Gacuś poszedł w poza przestrzeń. Prawdopodobnie tam, gdzie kiedyś zniknął na 2 miesiące. No. Szramek. A. Proszę. No. Nie ma właściciela. To inni zaczynają rządzić. No, Tadziu już tam na papierosku. Go tam chyba słyszałem. Ciekawe, czy jego Piątek też tam gdzieś biega.
No i tak się tam zaczyna. O, Sonia się odzywa. No, kolega Gienek ją wypuszcza. Tutaj chyba. Chyba widzę piątka. Bo tutaj się coś rusza. Tak, to piątek. Piątek jest. Jest piątek. Piątek. Zobacz, co ja mam dla ciebie. Zobacz, piątek, co ja mam dla ciebie. No. No. Mam łyskasa. Daj mu łyskasa. Nie, daj mu od siebie. Łyskas. Jaka ładna. Full wypas. Nie ma słonia na okonia. Nie ma, czy jest? Nie ma. Kolega się nazywa okoń. A tu nasz bull terrier. Mądry pies, bo się z głupimi nie zadaje. No i jak? Dałem mu pół, ale widzę. Jak nie zje, to zbierz do saszetki, mu w pokoju później dasz. Nie, to ja mu dam, wiesz, tu on zje zaraz, tylko ta szczeka, bo jest głodna przecież. A, ona by się ona by chciała, ale nie? Ale słuchaj, powiem ci, że... Ile mogę razy, kurwa, powyżej karmę zawsze, proszę. Aha, no tak. On się, kurwa, tak nauczył, wiesz? No tak. Ja będę mu cały czas sponsorował. A on na piwo? Nie, na piwo nie, bo nie wychodzi na przepustki, ale no. Wiesz... O to się rozchodzi, że nie kupi, nie da. Ty, a Sonia... I tak dalej. A Sonia miała kaganiec i on przepił? Chuj, ty wiesz, poszedł kiedyś z okoniem, rozumiesz, do Jaromina, miała kaganiec. Okoń na dupie przyszedł, a po Szewczyka pojechaliśmy. No, widzisz. No to no, słyszałem, że też miał tą smycz rozwijaną, to też to za piwo poszło. Kiedyś też poszedł, rozumiesz, to samo. No bo ja też już mówię, kurczę, żebym mu kaganiec kupił, ale jak on... Ona miała taką fajną, że na buzie się zakładało taką szmacianą, że ona mogła oddychać i mogła... No taka fajna, szmaciana była, tak? Wiesz? Ale gdzie on to pościął, cholera wie, bo to sklerował. No tak. Także widzicie. Czek by chciał pomóc, no ale jak takiemu pomożesz, jak on to przepuści? Co, Szramku? No co, Kiciulku? No co? Ajajaj. Co, chcesz się przeprowadzić tutaj, co? No. Szramek to... O, podgryza mnie. Idzie. A się kokosi. A, to nasza Czarusia. Czarusia Kiciusia. Najadłam się. Tak, Kiciulka? Ojejejejejej. Już będzie uciekać. No. No, robi się coraz widniej. Wczoraj była transmisja. Mgła się siała jak mleko. Przynajmniej tak na smartfonie było widać. Chociaż w rzeczywistości tak nie było, jak się patrzyło. No, ale smartfon wygląda, że ma ten układ optyczny. O, spadło z drzewa, coś już leci. Leci, już się najadły. Będą dokazywać. A już dokazują. Już dokazują. O kurczę, zobaczcie, nie weszła. Jogusia, Kiciusia. Proszę, na drzewko weszła. Wiewiórka nasza. Nasza wiewiórka.
pstrokata. Pstrokata wiewiórka. A Czaruś co, nie umie chodzić po drzewie? No, pokaż, że wchodzisz też po drzewie. No, no pokaż. No wejdź. No, a ta siedzi. Udaje wiewiórkę. O, rudy idzie. Cepis. Cepisek. No, a pani Ania nie może filmować cypiska swojego. Ludzka nie może, cypiska nie może. Proszę, żeby pani Ania mi sfilmowała. To mi pisze, że to od niej nie zależy. To wygląda, że chyba cypis albo Lucek nie wyrażają zgody na filmowanie. I co, Leszek, jedziemy? Jedziesz? No ja już umiem na tym komórce. Dzięki, mam zrobione. Tak? Pokażę ci. No. Co, masz nowy smartfon? Mam, to miałem kiedyś, to kupiłem. Kiedyś kupiłeś? U niego, od Anka. Od Olka? Antek mi sprzedał za 5 dych. Antek za 5 dych ci sprzedał? No, ja już umiem dzwonić. Tak? No. No, się nauczyłem już. O kurczę, pokaż jaką masz. Poczekaj. No. Czekaj, ja zobaczę jaka to jest marka. Jak to jest marka? HTC, aha. HTC, no ładnie. No ja ci pokażę wdzięcznie, że byłem w Warszawie. Prawie taki jak mój. Mhm. W Warszawie zrobiłeś? No, leciałeś samolotem i się nie bałeś? Nie. Kurczę, a wysoko było co? Nie, wysoko było, no. W uszach... Dobra, no, w uszach czułeś wysokość? No. Leszek, no. W uszach czułeś, że ciśnienie... Nie czułem. A dawali cukierki do ssania? Nie. Nie dawali? No. O. No, spokojnie, nie tak mocno. Nie, delikatniej. No jak za bardzo pukasz. Mm-hmm. O, no, widzisz, dotknęłeś co innego się. A. No dobra, nie wiem, pokażę. No, dobra. Nie chcesz kotka fajnego? Mamy kotka. No ale jednego zgubiłeś kotka, jak do weterynarza jechałeś. Leszek. Nie znalazł się ten kot, co go zgubiłeś, jak do weterynarza pojechałeś? No to ma fajnego kotka małego, Leszek. Słyszysz? Musisz zobaczyć, na pewno go pokochasz. Tego fajnego, słyszysz? Tam mam w tym boksie. Leszek, tam. Tam jest. To co? A, pokaż. Ojoj. Ale żeś narobił w Warszawie zdjęć sobie. To jeszcze nie wszystko, bo samolot. Samolot, kurczę, nawet, kurczę. Ojoj. Ale brzo były. Jedzie mi wyszło co za 50 dzień. Jedzie mi wyszło. No, 50 dzień. No, dokładnie, no, to już. To gdzie teraz samolotem polecisz? W Anglii byłeś, w Krakowie byłeś, w Warszawie byłeś, gdzie jeszcze nie byłeś? Leszek. No. Gdzie teraz planujecie samolotem? Teraz do Turcji. Do Turcji? No. O kurczę. Kiedy? Do Turcji. No latem. Gdzieś. Latem? No. I też samolotem? Samolotem. Jezus Maria. Jedną stronę i drugą. O kurczę. Nie jedę do Turcji, daleko, nie? I co ty siadasz? Pociągiem przyjedzie, też można dojechać. No można dojechać. Ale ile godzin chyba? 20? No dłuż? No może. Nie? I co, i będziesz przy oknie siadasz? Ciągnie, ja ciągnę się dałem. No, o, ciotka jest i mamuśka jest, ciotka jest, mamuśka jest, są moje kociury. Umiem dzwonić już, no to wiem fajnie. Jak się niektego. Powiedz, że ładnego kotka mam, małego, taki nieduży jak piąska, ale jaki taki grubasek, krótkie nóżki ale ma. Dzikuś. Gdzie tam? Już daje się łapać na ręce, ale fajny, no ci mówię. Ktoś podrzucił, no taki bobasek, no coś pięknego. Powinieneś go, Leszek, wziąć. Naprawdę. No ja jemu... Pójdziemy, zrobisz zdjęcia i pokażesz swojej pani, tak? No to musiał mi tutaj stygnąć zdjęcie na SMS-a. No dobra, no to ja ci wyślę. Nawet filmik ci wyślę krótki. No dobra, kochani. To tyle. Jest...
Life's so amazing. Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.